Ostatnia środa. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Miała być ostatnia niedziela, jest ostatnia środa w PG Ekstralidze dla Celfa z Wilków Krosno. 7 mecz u siebie, 14 w ogóle w rundzie zasadniczej, no i w ogóle w sezonie 2023 dla krośnieńskiej drużyny. Dzisiaj mecz na pożegnanie swego Unią Leszno. Na razie, jak widzicie, tor przykryty plandeką, bo pogoda w Krośnie niepewna, aczkolwiek według prognoz tych najdokładniejszych, norweskich, ma tutaj już nie padać dzisiaj, a jeśli tak, to bardzo mocno przelotnie. Tak czy inaczej, zapraszam na vloga ostatniego z Krosna, może nie ostatniego w tym sezonie. Miłego oglądania. Heja! O tej godzinie, a jest 15.30, więc 2,5 godziny do meczu, do pierwszego biegu. Zazwyczaj na tym etapie, tu już kręciłem dla was ujęcia z toru, ale tor jest zakryty. Idziemy się do parku maszyn. Idę do parku maszyn zobaczyć, co w trawie piszczy, i powiem wam tak, że według prognoz już ma w Krośnie nie padać, ale co tam jest pod tą plandeką, tego ja nie wiem, a mogą być różne rzeczy. Teraz, na godzinę 16, aktualizacja jest taka, że ten mecz pojedziemy, choćby skały wiadomo co robiły, bo poczekają, nawet jakby miało lać. Według prognoz miało padać o 17, teraz się one zmieniły, nie będzie padało, ale kolega Paweł Wiliczyński, który jedzie tu do Krosna, jest 30 km przed Krosnem i wysłał mi filmik, jak tam jest straszna ulewa i że to niby zmierza tutaj. Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Zresztą te ciemne chmury za mną to chyba może być to. Ale to tu nie trafi. Chyba. Nie przyjdzie, prawda? Fotografa z Rzeszowa, który przywiózł nam deszcz z Rzeszowa. Przepraszam, nic nie pada. Dobra, nic nie pada jeszcze rzeczywiście. Ale jakie? Myślisz, że pojadą, nie pojadą? Tak. Myślę, że objadą całe... Całe zawody. Słuchajcie, bo jest tak 16.45. Kibice nie wchodzą, bo są wpuszczani za chwilę dopiero, ale plandeka dalej jest za torza. Podobno mówią, że godzinę się ją rozkłada. To będzie opóźnione zazwyczaj. Znaczy będzie opóźniony raczej. No. Dobra, pozdrawiamy. Miłek, szotów. Pozdrawiam. Szotów. Mówi się szotów? Szotów. Szotów na torze i szotów w barze. Dziękujemy. Cześć, cześć, cześć!
Julka jest gotowa do pracy i powie wam, czy będzie padać. Sprawdzaliśmy na 3 radarach i ma nie padać. Trzech. Także... Na moim trochę padało. No troszeczkę, ale tylko dlatego, troszeczkę. Dlatego mój jest nieprawdziwy, tylko Julki będzie dobry. Dokładnie. No nie czekamy tak trochę niepewności, co będzie, ale... No ale taki, wiesz, dreszczyk emocji. No ja nie chcę, żeby jutro jechali, kurczę. Nie, myślę, że odjedziemy dzisiaj. Nie mam dwudniowych biletów wykupionych, no. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa. Decyzja, ściągamy plandekę. A co pod nią, to nie wiadomo. Jest skill, proszę państwa. Nie no, Damian, jak się żurzel skończy kiedyś na świecie, to w cyrku znajdziesz robotę. Kolejne łączenie to już ze stanowiska, z którego będę prowadził relację. Godzina 18 dochodzi, próba toru ma być 18.45. No i pogoda chyba wytrzyma. Najgorsze przeszło gdzieś bokiem. Rzeczywiście niebo wygląda bardziej obiecująco niż jeszcze godzinę temu, więc zawody się opóźnią, ale będziemy chyba jechać. No. Pierwszy w tym sezonie test krośnieńskiej kiełby. Jak mamy tyle czasu do meczu, to trzeba spróbować. Bo to czas na kolację prawie, że... Dobra, damy jej radę, chyba. Koniec sezonu, bo się zimno robi, aż bluzę ubrałem, czapkę.
33. Ostatni bieg Selfa z Wilków Krosno w PGE Ekstralidze Anno Domini 2023. Czy wrócą? Nie wiadomo. Kiedy? Na osłodę Kasia, szkoda tego sezonu. Szkoda, ale rozstajemy się ze zwycięskim meczem. Szkoda, ale w pierwszej lidze będziemy mocniejsi i wrócimy tu Wrócicie. Z tobą, Rafał Lednagany. Ja też tu wrócę, dobra. Dzięki, Krosno, bardzo fajnie to u was było. Witamy. Cały sezon. Pa! Krośnie chyba teraz jest feta, jakby z Mistrzostwa Polski zdobyli. No ale tym kibicom choć trochę dobrych humorów się należy, troszeczkę wynagrodziła im ta drużyna, chociaż nie oszukujmy się, Pogonia Leszno dzisiaj odpuściła ten mecz, wiadomo o co jedzie i kiedy jedzie, więc nie ma co się dziwić, ale zwycięstwo jest zwycięstwem i to da się słyszeć tutaj na tych trybunach. Teraz czas na podziękowania obu ekip swoim kibicom. Czego w tym meczu dzisiaj nie było? Deszcz, plandeka, wyrwy, taśmy, zmiany, odpuszczanie. Upadków nie było i bardzo dobrze, upadków nie było i kontuzji. Dobra, idziemy teraz nagrać pożegnanie kibiców. Że to był wspaniały rok, wspaniały sezon, historyczny sezon dla Krosna, historyczny awans, potem teraz jazda wśród najlepszych drużyn świata, można powiedzieć. To o jakim wstydzie możemy gadać? Nie? Ja wszystkim gratuluję, każdemu mieszkańcowi Krosna, że przeżyliście to razem z nami. Mi się wydaje, że to są wspaniałe. Ale po reakcji trybun mogę śmiało powiedzieć, że oni rozumieją to, że
wygrywają u ciebie ambicje sportowe i to jest dla każdego sportowca raczej naturalna rzecz i dostałeś brawa za nawet po ogłoszeniu tej decyzji, przecież to wszyscy rozumieją, więc chyba właśnie warto. Mam nadzieję, że żyliśmy z kibicami przez 3 sezony, rozumialiśmy, bardzo fajnie, nie? że każdy rozumiał mnie, ja ich i tak dalej i fajnie, że trybuny zrozumieli moją decyzję i jak najbardziej podtrzymali mnie w tym. Nie no, przyjechaliśmy się pościgać, wiadomo jak przyjeżdżasz to chcesz wygrać mecz i to bez dwóch zdań, ale najlepszym treningiem jest mecz, tak? Bo to wstaje zawsze czterech zawodników i możesz się sprawić, tak? Na treningu przeważnie jedziesz solo i ścigasz się z wiatrem. Wiadomo, że ten Toro Aleśniński to są całkiem inne, nie? Chociażby geometrią. Ale oczywiście jeszcze w piątek jedziemy trening i wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani na playoff. Tyle, moje drogie Krosno. Strasznie mi było z wami dobrze przez ten sezon. Bardzo dziękuję przy tej okazji, bo pewnie sporo ludzi was z Krosna ogląda tego vloga. Za to też dziękuję. Ale strasznie było miło mi was poznać wszystkich. Od pani, która sprzedaje lody, gofry, po kibiców. Tam na tej trybunie. Po zawodników, ludzi z klubu, z którymi świetnie mi się współpracowało. No dobry to był sezon dla mnie, taki odczucia generalnie. No, dla was troszeczkę to był sezon gorszy, jeśli chodzi o wynik sportowy, bo nie udało się utrzymać w PG Ekstralidze. Ale jak się słyszy tam za kulisami, ambicje są duże. I życzę wam powrotu szybkiego i do zobaczonka, może w przyszłym sezonie też. Na torach pierwszoligowych. No i tyle. Na koniec co? Mam nadzieję, że vlogi się podobały w tym roku. W przyszłym roku też będą. Ale więcej wam powiem w przyszłym roku. Na pewno zapraszam na mój kanał, na stronę. Zachęcam do subskrypcji i do oglądania magazynów żużlowych we wtorki wieczorem, bo będą goście z Krosna. Też jeszcze zrobimy na pewno taki spęd z Krosna. Będę chciał na pewno porozmawiać z prezesem Grzegorzem ponownie. I tyle. No. Jeszcze raz wielkie dzięki. To był naprawdę dla mnie wyjątkowy sezon. Pierwszy raz na wieżyczce, może to też. No, pozdrowionka, trzymajcie się. To tyle z Krosna. Heja!